Masz już dość swoich znajomych ze szkoły? Nie potrafisz nawiązać prawdziwej relacji z drugą osobą, bo gra bez przerwy w CSA albo ogląda blok ekipy? Nie masz prawdziwych przyjaciół, z którymi mógłbyś porozmawiać o Panu Bogu? Nigdy więcej! Przedstawiamy niesamowite duszpasterstwo Schron. Pierwsze młodzieżowe duszpasterstwo dominikańskie w Polsce oraz pierwszy krok do nowego, lepszego życia od niemalże połowy wieku. Schron to miejsce z niesamowitym klimatem, które oczaruje każdego starego czy młodego, dziewczynę czy chłopaka, ale uwaga! Miejsce to jest ograniczone wiekowo, więc niech młodzi się spieszą, a starzy ubolewają, ponieważ można tu przyjść tylko do ukończenia liceum. Dzięki gościnności oraz uprzejmości schronowiczów dostaliśmy pozwolenie na oprowadzenie Was, naszych kochanych telewidzów, po posesji. Szczęść Boże, Ojcze! Szczęść Boże, Pani Redaktor! Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie ma najmniejszego problemu. Kierując się naszymi zasadami, braterstwo, odpowiedzialność i gościnność, jestem wręcz zobowiązany do pokazania, jak żyje się w schronie. Zatem chodźmy sprawdzić, co robią schronowicze. Jak najbardziej. Cześć, gdzie idziesz? Właśnie jedziemy na niepowtarzalny, najtańszy oraz jedyny w swoim rodzaju wyjazd na kajaki. A zaraz odjeżdża pociąg, więc muszę lecieć. Uważaj na siebie. One, two, three. Proszę o ciszę. Children from Schola. Okej. Wow, jak można tak niesamowicie śpiewać. Spotykają się raz w tygodniu i wytrwale dążą do doskonałości. Niesłychane. Yes. Myślę, że trochę im przeszkadzamy, więc chodźmy szybko do kuchni. O, a to co? To są efekty pracy naszej grupy Taflon. Nie wierzysz? Sama zobacz. Niesamowite. Pozwólmy, żeby się wypiekła do końca. Pokażę ci resztę kuchni. Niesłychane. To nasz popcorn na niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju dominikański klub filmowy. Popatrzcie na tego biednego Antka. Nie może otworzyć słoika. Na szczęście z pomocą przyszły męskie wyjazdy BMW, na których zmienił się nie do poznania i stał się prawdziwym dzikiem. Koniec z marnowaniem czasu przed komputerem, nudnymi wakacjami czy godzinami spędzonymi przed telewizorem. Przyjdź do schronu już teraz. Czekamy.